W środę trzy tczewskie zespoły i centrum Pelplin przystąpiły do walki o awans do czwartej rundy Pucharu Polski na szczeblu regionalnym. Awansowały Wisła i Unia Tczew, natomiast tczewski gryf i centrum odpadły po wysokich porażkach. Wszystkim tczewskim zespołom los przydzielił drużyny piątoligowe. Wisła rozgrywała swój mecz na stadionie miejskim imienia Alfonsa Guzińskiego przy ulicy Bałdowskiej. Znów był doping i sporo kibiców, choć nie tak wielu jak w poprzednich spotkaniach drużyny Leszka Różyckiego. Rywalem Wiślaków był zespół zajmujący piąte miejsce w piątoligowej tabeli Szarża Krojanty. Pierwsza połowa była wyrównana, ale Wiślacy atakowali groźniej. W 22 minucie gola dla gospodarzy zdobył Adam Czerwiński. Goście wyrównali chwilę później po rzucie wolnym. W drugiej połowie Wiślacy pokazali determinację i swoje atuty w ataku. W 51 minucie po wykorzystaniu rzutu karnego przez Kamila Nowaczyka prowadzili 2-1. Kilka minut później ten sam zawodnik podwyższył na 3-1, a rywali dobił Karol Obczyński strzelając bramkę na 4-1 w 72 minucie. Wisła awansowała do czwartej rundy Pucharu Polski, podobnie jak Unia która miała grać z wiceliderem drugiej grupy piątej ligi z Spartą Kleszczewo. Rywal białogranatowych nie dojechał więc Trzewianie po walkowerze zapewne dostaną szansę gry w następnej rundzie Pucharu Polski. Gryfa losowanie skojarzyło z Meteorem Pinczyn. Ostatni zespół w piątoligowej tabeli wygrał w środę z Trzewianami aż 7 do 0. Mecz w Pinczynie przegrał zespół złożony z juniorów Gryfa. Nie było tam żadnego gracza z kadry czwartoligowca. W najbliższą sobotę w Czewie grać będzie Wisła, w meczu na szczycie B klasy o godzinie 17.00 podejmie na stadionie imienia Henryka Guzego Wisłę Drewnica. Gryf na wyjeździe grać będzie tego samego dnia o ligowe punkty ze stolemem Gniewino, w sobotę o godzinie 16.00 w ramach trzeciej ligi Wieżyca podejmuje Drawę Drawsko-Pomorskie, a w niedzielę w Pelplinie również o godzinie 16.00 czwartoligowe centrum podejmować będzie Jantara Ustka.